Siema. Dawno nic nie dodawałem, a właściwie ze 3 dni. Ale co, tak z podsumowania, co się działo. Był pierwszy egzamin. Wszyscy mówili, żeby się nie stresować, tylko żeby się przygotować i tak dalej, i tak dalej. Ja oczywiście zrobiłem odwrotnie. Bardziej się stresowałem, niż się przygotowałem. Ale okazuje się, że tak jak mówi stara prawda, jak ktoś się uczy uczciwie cały czas, to nie musi się stresować jakimiś tam egzaminami. I ci, co się uczyli, to pozdawali. Ja jakimś cudem też w ogóle zdałem. Okazało się, że to były pytania w miarę logiczne. Ale to był tylko pierwszy egzamin. Teraz się zbliża drugi. Właściwie w czwartek, czyli pojutrze. No i z tym już nie będzie tak kolorowo, obawiam się. Bo do naszej grupy już doszedł chłopak, który nie zdał dwukrotnie. Mi go cofnęli o tydzień, a ja nie chcę być cofnięty. I to takie podsumowanie, że właśnie zaraz się będę uczył, bo wczoraj tego nie robiłem. Co jeszcze z takich ciekawych rzeczy? To co? Właśnie wróciłem z kolacji. Kolacji pysznej, zdrowej, czyli Burger King. Co jeszcze? A, jeszcze jako szczyt moich zdolności, to wczoraj, bo oczywiście robię pranie, co drugi dzień, bo mam dwie koszulki w prezencie od Emirates, które muszę nosić. I wczoraj mądrze zrobiłem pranie i pamiętałem, żeby je powiesić, więc po prostu w oczekiwaniu na to, aż się zrobi pranie, poszedłem na basen. Wróciłem i zacząłem oglądać wiadomości i pranie się jeszcze robiło. I w końcu poszedłem spać i obudziłem się rano, szukam bluzki. Kurczę. I oczywiście była w pralce, więc szybkie jakieś wirowania, nie wirowania, założyłem koszulkę pod spodem, ale w sumie i tak, biorąc pod uwagę wilgoć, która tu panuje, to nie była jakoś bardzo mokra. I wyschła w miarę szybko. Co jeszcze się mogę pochwalić? Gotowałem coś na ciepło po raz pierwszy poza tostami. To wczoraj zrobiłem jajka gotowane. Ile już tu jestem? Dzisiaj jest 12, jestem od 24. No jest progres. Jak będę coś gotował takiego prawdziwego, to może coś nagram i zobaczycie, jaki ze mnie jest Gordon Ramsay. Co jeszcze? Chyba tyle. Jeszcze z takich ciekawych rzeczy. Będziemy ćwiczyli ditching, czyli lądowanie w wodzie. A to wam opowiem jutro, jak wrócę, jak było. Ale chyba będzie fajnie. Wszyscy mówią, że jest fajnie.